14 listopada wspominamy błogosławioną Marię Luizę Merkert, dziewicę. Maria Luiza urodziła się 21 września 1817 roku w Nysie, w niemieckiej rodzinie mieszczańskiej. Jej rodzicami byli Karol Antoni i Barbara. Dzień po swoich narodzinach została ochrzczona w nyskim kościele świętego Jakuba i świętej Agnieszki. W kolejnym roku, po śmierci ojca, rodzina zubożała. Maria wraz z siostrą Matyldą ukończyła katolicką szkołę dla dziewcząt w Nysie. Po śmierci matki w 1842 roku obie sprzedały skromny majątek i wraz z Franciszką Werner oraz Klarą Wolf poświęciły się pomocy opuszczonym chorym i bezdomnym w Nysie. Po mszy w dniu 27 września 1842 roku, w dniu liturgicznego wspomnienia świętych Kosmy i Damiana, lekarzy i męczenników z III wieku, złożyły przed obrazem serca Pana Jezusa w nyskim kościele akt oddania, zobowiązując się do niesienia pomocy potrzebującym bez względu na wyznanie, narodowość czy płeć. 19 listopada 1850 roku Maria Merkert rozpoczęła w Nysie organizowanie Stowarzyszenia Świętej Elżbiety dla pielęgnacji opuszczonych chorych w ich własnych domach. 4 września 1859 roku uzyskała dla stowarzyszenia zatwierdzenie diecezjalne. Heinrich Füchter, biskup wrocławski, uznał stowarzyszenie za kongregację kościelną, a miesiąc później zatwierdził jej statuty. W tym też roku Maria Merkert została wybrana na pierwszą przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety. Funkcję tę pełniła przez 13 lat, aż do śmierci. 5 maja 1860 roku złożyła śluby zakonne. Oprócz czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, także posługi chorym i najbardziej potrzebującym. W Nysie wybudowała dom macierzysty, a pod jej kierunkiem powstało 90 domów zakonnych, 12 szpitali i wiele domów opieki, aż w 9 diecezjach oraz w 2 wikariatach apostolskich. 7 czerwca 1871 roku papież Pius IX udzielił aprobaty założonemu przez nią zgromadzeniu. Zmarła w opinii świętości 14 listopada 1872 roku w Nysie. Pochowana została na tamtejszym cmentarzu jerozolimskim. W chwili śmierci matki założycielki zgromadzenie liczyło 465 sióstr w 87 domach. Obecnie jej szczątki spoczywają w murowanym sarkofagu w kościele świętego Jakuba i świętej Agnieszki. 30 września 2007 roku w Nysie odbyła się uroczystość beatyfikacyjna, której przewodniczył delegat papieża Benedykta XVI, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie, kardynał José Martins. Na obrazie beatyfikacyjnym przedstawiono scenę oddania przez błogosławioną matkę Marię Merkert swoich butów ubogiej, proszącej u furty klasztornej. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty błogosławionej Marii Luizie, dziewicy, udzieliłeś łaski naśladowania Chrystusa w służbie biednym i chorym. Spraw prosimy, abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem, wiernie wypełniając wolę Ojca Niebieskiego i chętnie wykonując dzieła miłości, zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim Królestwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.